Cześć moi kochani, witam was w takim szybciutkim informacyjnym odcineczku, ponieważ zauważyłem, że dużo osób nowych zaczyna dołączać ostatnio do Clash Royale oraz ciągle do mnie przychodzą maile i prywatne wiadomości, jak szukać, jakim dekiem zagrać dany challenge, wyzwanie, turniej, więc tutaj szybciutko odpowiem wam na... Te proste pytania. Przy okazji wpadajcie do mnie właśnie na fanpage'a, na Facebooku, staram się tam codziennie wrzucać jakiś pościg, więc będzie mi sympatycznie, jeżeli tam wejdziecie, polubicie, zostawicie łapeczkę, komentarz, bo staram się tam uczyć swojej systematyczności, co się też przerzuci na ten kanał YouTube'owy, mam nadzieję oraz zapraszam na mojego Twittera, macie oczywiście linki w opisie. Tutaj się staram troszeczkę już być taki troszeczkę może lekko kontrowersyjny, troszeczkę już bardziej uszczypliwy coś komentuję, coś odpowiadam, więc tutaj na Twitterze troszeczkę jest taka większa swoboda, więc też wbijajcie. Dobra, to eee, szybciutko przechodzimy. Jest taka strona jak royalapi.com. Link będziecie mieli w opisie. Oczywiście jak ci wejdziecie e, zalogujcie się, bo można sobie zapisywać ulubione deki ulubionych graczy, ulubione e, klany śledzić, bo to e, te, na tej stronie możecie na przykład sprawdzić właśnie klany. E, ja tutaj mam swój klan zapisany. Nie, jestem niezalogowany w tej chwili, no to wam już teraz nie będę pokazywał, ale na przykład w wyszukiwarce, jak wejdziecie, um, sobie możecie wpisać właśnie jakiegoś hashtag gracza lub nazwę gracza, znaleźć gracza, sprawdzić czym on gra, jak jest aktywny. klany. i właśnie na podstawie tej strony to sprawdzam aktywność w moim klanie. Dobra, ale nie o tym miał być film. Um, deki. Tutaj w górnej belce macie u góry po prawej stronie Deki. Wciskamy to Deki. Tutaj też można zobaczyć używalność kart. Wszystko. Ta strona jest po prostu kombine do Clash Royale. Dobra, no i teraz tutaj po lewej stronie zobaczcie filtr i sortuj. Wchodzimy w to i teraz sobie możemy wybierać to, co nas najbardziej interesuje. Powiedzmy, że ja wybiorę sobie z nie tylko z dzisiejszego dnia, wyniki 20. Popularność powiedzmy, że ocena procent zwycięstw mnie interesuje jeden na jeden. No i teraz tutaj myślę, że wszystko jest widać w okienku tutaj nade mną, widzicie, jest cała y, y, lista rodzaj walki. No i teraz sobie powiedzmy, jest raz Rage, teraz jest Rage Turniej i teraz sobie tutaj mamy Rage Battle, czyli wchodzę sobie w to i y, wszystko mam poza zatwierdź. zatwierdź. No i teraz nam się wyświetlą deki, y, które są właśnie y, y, używane na powiedzmy w ciągu ostatniego dnia właśnie tutaj wszystko mamy, e, wszystkich gier 21 tysięcy ponad, 20 deków, zwycięz, e, mamy na procent zwycięz, rodzaj walki, właśnie battle, e, raid battle, e, no, średnia eliksiru, taki pierdoły. No i teraz e, możemy szukać właśnie deku, który dek nas by interesował. E, pod większością deków są na przykład filmy zagranicznych twórców, gdzie wytłumaczę jak na przykład danym dekiem grać, no i sobie szukamy jakiegoś deku, który by nas interesował. Jeżeli już znajdziemy dek, który nas interesuje, możemy sobie tutaj, zobaczcie, to serduszko, save dek. Jeżeli jesteśmy zalogowani na tej stronie, możemy sobie te deki zapisywać i one sobie później wchodzić i szybciutko wnoszę tutaj niż profil. I później sobie te deki szybko wklejać w grze. Tutaj właśnie mamy kopiuj deki wciśnięciu tego jak zrobimy to na tablecie, no, polecam to właśnie robić na tablecie lub telefonie, na czym gracie. Wtedy to automatycznie otworzy wam się gra Clash Royale i będziecie mogli zapisać ten deck na którym slocie chcecie. Więc bardzo polecam to przeglądać sobie właśnie na telefonach. No i tak wyglądają właśnie deki na tego Rage czy Battle. Więc możecie coś znaleźć. Myślę, że coś, coś wybierzecie spokojnie. Więc to jest takie dla tych osób, które są nowe lub jeszcze nie znały tej strony, bo dosyć często zadaje właśnie zadajecie mi takie pytania właśnie gdzie szukać informacji gdzie i jak i tego więc nie wiem czy już kiedyś nagrywałem taki odcinek nie pamiętam bo tyle tych filmów różnych było nagrywanych więc gdzie szukać deków na tej stronie royale.pi.com i pamiętajcie ustawcie tutaj w menu polski, musicie ustawić język polski bo Pantera się odchodzi. Nie no, Pantera tłumaczył Royale pejna na polski, więc jeżeli są jakieś błędy, to do Pantery zgłaszać zażalenia. Dobra, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. A i dziękuję za wspieranie kodem, bo naprawdę widzę dużo osób wspiera mnie kodem twórcy, nie tylko w Clash Royale, również widzę też duże zainteresowanie w Broster, za co Wam naprawdę dziękuję, mimo tego, że ja nie jestem od Broster, ale dziękuję osobom, które używają mojego kodu w Brawl Stars nie tylko w Brawl bo Clash of Clans też się zdarza, więc trzymajcie się, to chyba, chyba tyle, no i napiszcie mi w komentarzu, jakie byście chcieli jeszcze fajne takie informacyjne, szybciutkie odcineczki zresztą chyba nie jest taki 5 minut, dobra, kończymy, cześć, pa.